Czy nowe technologie są szansą dla banków spółdzielczych, czy też są dla nich zagrożeniem? Nowe technologie są na pewno szansą dla banków spółdzielczych, szansą na to, żeby dobrze działać w świecie, który się bardzo szybko zmienia. Zmienia się otoczenie regulacyjnie, zmieniają się wymagania klientów, zmieniają się nowe presje, pojawiają się nowe presje ze strony innych graczy na rynku. Natomiast wyzwaniem dla banków spółdzielczych jest to, jak skorzystać z tych nowych technologii. Banki spółdzielcze to są mali i średni gracze, rozproszeni geograficznie, zdecentralizowani zarządzaniem, z mniejszymi budżetami niż duzi gracze w sektorze bankowym. Z utrudnionym dostępem do najnowszych rozwiązań i z utrudnionym dostępem do wiedzy eksperckiej, która jest potrzebna do tego, żeby z tych rozwiązań skorzystać. Więc technologie są szansą, natomiast największym wyzwaniem będzie to, jak z nich efektywnie skorzystać. Z tego, co Pan mówi, wynikałoby, że po prostu banki spółdzielcze powinny się w pewnym sensie zjednoczyć, zintegrować swoje działania, żeby właśnie z tej szansy skorzystać, bo pojedynczo są za słabe kapitałowo, żeby sprostać nowym wyzwaniom. Jeśli miałbym podsumować jakiś główny komunikat z dotychczasowych dzisiejszych dyskusji na konferencji, na której jesteśmy, to właśnie to przebija. To znaczy, że banki muszą szukać rozwiązań na poziomie zrzeszenia przede wszystkim. Muszą działać wspólnie, muszą jak najwięcej usług centralizować w centrach usług wspólnych. Ale muszą też patrzeć na rozwiązania sektorowe, na to, co się dzieje w całym sektorze bankowym, w obszarach właśnie nowych technologii, transformacji chmurowej, również w obszarach związanych z zabezpieczeniem sektora, ponieważ żaden z banków pojedynczo nie jest w stanie zainwestować odpowiednich pieniędzy w to, żeby chociażby skorzystać z najnowszych narzędzi i technologii dotyczących cyberbezpieczeństwa, a zagrożenia ze strony przestępców cyfrowych cały czas rosną. Problemem dla banków spółdzielczych też mogą być kadry. Wiadomo, że bardzo trudno jest nawet dużym bankom pozyskać dobrych informatyków, a co dopiero, jeżeli mówimy o małych i średnich bankach. Tak, i tutaj znowu odpowiedzią na to jest myślenie grupowe, ponieważ centra zrzeszeń są ulokowane w dużych ośrodkach miejskich. Tamten dostęp do tych ekspertów, do ludzi jest jednak łatwiejszy. Łatwiejsza jest też współpraca z ośrodkami akademickimi, pozyskiwanie absolwentów z uczelni bezpośrednio do zrzeszeń. A wrócę również korzystanie z rozwiązań sektorowych, ponieważ technologiczni dostawcy rozwiązań sektorowych również mają łatwiej z dostępem do wiedzy eksperckiej. Więc ten temat korzystania z usług wspólnych, centralizacja, szukania rozwiązań na poziomie zrzeszeń, ale też na poziomie sektora będzie nam się pewnie przewijał przez wszystkie dyskusje z bankami spółdzielczymi na dzisiejszej konferencji. To, o czym Pan mówi, dotyczy tego, że banki powinny sprostać konkurencji, presji ze strony klientów, którzy mają coraz nowsze wymagania. Ale także jest jeszcze jeden obszar. Chodzi o jak gdyby rosnące wymagania regulacyjne. Banki muszą coraz szerzej raportować o swoich działaniach. I zdaje się, że tutaj nowe technologie mogą bardzo pomóc. Tak, tutaj też to jest rzeczywiście bardzo widoczne w całym sektorze bankowym. Gdy rozmawiamy z dużymi bankami komercyjnymi, to te duże banki komercyjne mówią, że wydatki, inwestycje na pokrycie wymagań zgodnościowych stanowią i znaczącą część ich wszystkich wydatków. W przypadku banków spółdzielczych to jest jeszcze trudniejsze, ponieważ rzeczywiście te wymagania przychodzą i z rynku lokalnego, i od regulatorów polskich, są też częścią regulacji na przykład unijnych. Sprostanie z wszystkim jest kosztowne i tutaj oczywiście mogą pomóc technologie również na poziomie rozwiązań sektorowych, ale też zainteresowanie się tym, co się dzieje w sektorze fintechowym. Mamy specjalny fragment fintecha specjalizujący się w rozwiązywaniu problemów czy wyzwań regulacyjnych, czyli RegTech. Zastanawiam się, czy te nowe rozwiązania technologiczne i to, że banki spółdzielcze będą się musiały integrować, żeby wprowadzić te rozwiązania u siebie, nie zabiją specyfiki banków spółdzielczych, no bo one mają bardzo dobry kontakt z klientem lokalnie, mają swoją specyfikę, więc ta integracja, wprowadzenie tych nowych technologii, czy po prostu nie zmieni tej bankowości, nie upodobni jej po prostu do bankowości komercyjnej? Mam nadzieję, że tak się nie stanie i mam nadzieję, że w całych swoich strategiach to też słychać. Zrzeszenia banków spółdzielczych i banki spółdzielcze stawiają na to, że ich przewagą konkurencyjną jest dobra znajomość rynku lokalnego, dobre zrozumienie ich klientów i taka bankowość, nazwijmy to, relacyjna. Natomiast rynek się zmienia.
i te banki, nawet spółdzielcze, już się również chwalą nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Wchodzą, banki spółdzielcze były jednymi z pierwszymi, które uruchamiały rozwiązania biometryczne, na przykład w swoich bankomatach. Wchodzą w rozwiązania mobilne, będą musiały otwierać również coraz szerzej bankowość internetową i włączać się również w otwartą bankowość, bo tego wymaga w sposób prosty PSD2. Też i klienci wymagają od nich tego, ponieważ no, dla tych nowych pokoleń oczywiście relacje są ważne, ale wygoda korzystania jest też istotna. A coraz więcej dużych banków komercyjnych buduje swoje procesy sprzedażowe w pełni na rozwiązaniach cyfrowych. W związku z tym nie trzeba się pojawiać do oddziału w oddziale, nie trzeba się kontaktować z pracownikiem banku, a można dostać usługę w dowolnym miejscu Polski. W związku z tym banki będą musiały tym wyzwaniom technologicznym sprostać i będą musiały skorzystać z tej technologii. I w tym wypadku dużo lepiej jest skorzystać z technologii na poziomie grupy, niż żeby każdy z banków oddzielnie uruchamiał projekt i wdrażał taką technologię samodzielnie. Zwłaszcza, że no, tak jak już mówiliśmy wcześniej, w szczególności dla tych mniejszych banków, może być to zbyt duże wyzwanie i z punktu widzenia kosztów oraz dostępu do wiedzy eksperckiej i możliwości przeprowadzenia takiego projektu samodzielnie.